Po raz pierwszy ulicami Suwałk w minioną niedzielę przeszedł Marsz Cieni upamiętniający ofiary mordu katyńskiego. W ten sposób przypominamy o rocznicy zbrodni katyńskiej, jednego z największych mordów, w którym zginęło 20 tysięcy oficerów. Wśród nich także wielu Suwalczan, oficerów związanych w różny sposób z Suwałkami, czy miejscem urodzenia, czy służby. I co ważne, kwiatu polskiej inteligencji, bo to nie byli tylko oficerowie zawodowi, ale także oficerowie rezerwy, na co dzień nauczyciele, lekarze, prawnicy, którzy we wrześniu 1939 poszli na wojnę, dostali się do niewoli i wiosną 1940 roku zostali zgładzeni z rozkazu Stalina. Przemarsz był niecodzienny. Za NKWD-owską więźniarką poszła kolumna ludzi w polskich mundurach z epoki. Z samochodu przez całą drogę wiodącą od placu Marii Konopnickiej przez ulicę Chłodną, Kościuszki i Wojska Polskiego, aż do pomnika żołnierzy września 1939 roku, wybrzmiewały nazwiska kilkuset ofiar stalinowskiej zbrodni dokonanej na mieszkańcach naszego regionu. Porucznik rezerwy Aleksander Agiukiewicz, posterunkowy PP Stanisław Packiel, kapitan Eugeniusz Bagiński. Pomysłodawcą i organizatorem Marszu Cieni jest Stowarzyszenie Grupa Wschód z Białegostoku. Oni organizują ten marsz już po raz siódmy. Początkowo organizowali go w Białymstoku, teraz przenoszą w różne miejsca na terenie województwa. My jako muzeum oczywiście bardzo chętnie się dołączyliśmy do tej inicjatywy, bo uważamy, że przypominanie naszej historii, wydarzeń związanych również w jakiś sposób z Suwałkami ma bardzo duże znaczenie i kształtuje tą świadomość historyczną i patriotyzm społeczeństwa. Kolumna po dotarciu pod pomnik żołnierzy września 1939 roku w milczeniu złożyła hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Kilkadziesiąt umundurowanych osób klęknęło przed obeliskiem, okryto ich symbolicznym czarnym całunem. W intencji zamordowanych zmówiono modlitwę, a na koniec na płycie pomnika stanęły znicze.